potwór jest ślimakiem. Mój potwór jest ślimakiem, czyli ma czułki i co ważne, nie ma skorupy. Mój potwór jest ślimakiem bez skorupy. Czarnym, tym, które pojawiają się wiosną, są długie, szybko chodzą, a jak się je rozlepcze, to mają żółtą krew. Jak byłam mała, to się bardzo przestraszyłam takiego właśnie bez skorupy ślimaka. I to chyba zostało, że faktycznie on, ten mój potwór, czyli wszystkie strachy, można zamknąć w taki worek przypominający ślimaka. Być może to było pierwsze jakieś spotkanie z czymś, co reprezentuje sobą ślimak. No, ślimak symbolizuje sporo rzeczy, jest też jakimś tak naprawdę... ma znaczenie w pewnym sensie seksualne, więc można tam gmerać w tym ślimaku, on ma sporo znaczeń. Śluzowatość i to, że on jest bez skorupy, to jest też jakiś faliczny jego kształt, jego w pewnym sensie nieprzewidywalność, bo nie wiesz, nigdy nie wiesz, co się taki ślimak może zrobić. Myślę, że też ta jego, to jego dostosowywanie się do kształtów i ta jego, ten jego powolny rytm, który jest właśnie bardzo ciekawy, ponieważ on w tym sunięciu, w tym niezmienianiu rytmów jest bardzo konsekwentny i może w zasadzie wpełznąć wszędzie.